Sabotaż wewnętrzny to są wszystkie takie negatywne emocje, negatywne wibracje, które pojawiają się może w Twoim sercu i które sabotują Twoją idealną wizję życia. Coś się skończyło. Jakiś ogromny etap wzrostu świadomości się zakończył i przeskakujemy do zupełnie innej przestrzeni, do takiej może jeszcze pustki, że nie wiadomo co i jak i gdzie, zupełnie innej świadomości i w tej innej świadomości będziemy realizować się dalej. I dlatego dzisiaj temat, który jest takim ukoronowaniem wszystkich poprzednich spotkań, czyli wychodzę z założenia, że masz jakiś idealny obraz siebie. Kim chcesz naprawdę być? Chcesz się stać? Jak chcesz wyglądać? Jak chcesz żyć? Gdzie chcesz żyć? Co chcesz robić? Jak chcesz się realizować? Jak chcesz realizować Twoje powołanie? I na pewno już jesteś na drodze do realizacji tych Twoich celów i Twoich marzeń. I stosujesz wszystkie te wskazówki z naszych wszystkich poprzednich ceremonii, no i naturalnie z zupełnie inną świadomością wchodzisz w coś nowego. Ale może jeszcze to nowe nie jest takie w 100% namacalne, czyli w 100% już to czujesz. I w tym momencie mamy ogromne niebezpieczeństwo, że coś zablokuje tą realizację tej naszej idealnej wizji. I może ta blokada wynikać z sabotażu wewnętrznego, ale może wynikać z obcego wpływu, czyli sabotażu zewnętrznego, a najczęściej jeszcze te dwie rzeczy są połączone, czyli sabotaż zewnętrzny wpływa na nas i pojawia się sabotaż wewnętrzny. Oczywiście nie możemy sobie tutaj różnych rzeczy wyrzucać, bo każdy z nas ma w sobie tego białego i czarnego wilka, no i który zwycięży? Naturalnie ten, którego karmisz. Dzisiaj bardzo ważne wskazówki. Popatrz sobie na tą Twoją wizję. Gdzie Ty zmierzasz? Czy w rozwoju duchowym, czy w materii, finansach, miłości i tak dalej. Na pewno masz jakąś idealną wizję. I teraz, co już się udało zrealizować, a co jeszcze jest jako plan, jako cel i jeszcze to nie nastąpiło? Czy pojawiają się w Tobie symptomy sabotażu wewnętrznego? Niecierpliwość. Czy jesteś niecierpliwa, niecierpliwy, zaczynasz się denerwować, że już coś zostało wysiane, na przykład w czasie 12 magicznych nocy. Coś zostało zaprogramowane, wysiane, a tego nie ma. To nie kiełkuje, to nie przynosi owoców, to jeszcze nie jest namacalne. I wtedy może się pojawiać ta niecierpliwość. A co ja już mówiłam na jednej z naszych ceremonii, że niecierpliwość to pierwszy stopień do piekła, ponieważ wtedy aktywuje się Twój wewnętrzny sabotaż, i zamiast wierzyć, ufać, mieć fokus na cel, działać, Ciebie zaczyna zżerać coś od wewnątrz. Zaczyna się pojawiać coś negatywnego w Tobie, co prędzej czy później wyjdzie na zewnątrz i będzie miało wpływ na realizację Twoich marzeń i Twoich pragnień. Strach i obawy, że coś kiedyś się nie udało, no to pewnie znowu w tym roku się nie uda. No ale co ma pieron do wiatraka? Czyli Twoja świadomość jeszcze rok temu czy dwa lata temu to była taka, a dzisiaj jest taka. Więc jeżeli coś się nie udało kiedyś, wcale nie oznacza, że teraz się nie uda. Popatrz, porównamy to do ogrodnika. Ogrodnik wysiał kukurydzę. I czeka, aż ta kukurydza wykiełkuje. No i on ufa w to, że ta kukurydza prędzej czy później wykiełkuje, wzrośnie i przyniesie plony. Jaki to byłby rolnik albo ogrodnik, który by przyszedł i powiedział tak, no w zeszłym roku nic z tej kukurydzy nie było, to w tym roku też nie będzie. No to by nawet tego nie wysiewał, gdyby on miał takie nastawienie, prawda? Czyli usuwamy wszystkie
chore wyobrażenia, że jeżeli coś się kiedyś nie udało, to teraz się nie uda. Bo jeżeli już tyle razy byłam, czy byłem już prawie w tym miejscu i coś się nie udało, to wcale nie oznacza, że teraz się nie uda, bo teraz właśnie, że się uda. Idziemy dalej. Czyli strachy, obawy, niepewności. Teraz możemy do tego podłączyć wszystkie programy z naszej podświadomości, które sabotują nas wewnętrznie i realizację naszej idealnej wizji życia, czyli jakieś tam powiedzenia rodzinne, jakieś przekazane mądrości, które gdzieś tam w nas siedzą i gdzieś tam w nas powodują, że coś jest nie tak. Czyli po to są rytuały u mnie, aby ochronić to wysiane. Rytuały, które usuwają obcy wpływ, rytuały, które pomagają zrealizować marzenia, czyli przemiany, transformacji, mądrości wyższej. Dodatkowo wszystko to, co ma na celu oczyszczenie, oczyszczenie karmy, oczyszczenie myśli, krystaliczne myśli, oczyszczenie jakiejś sytuacji, czy oczyszczenie kodów krwi, oczyszczenie ze ślubów, ubóstwa na przykład, albo samotności. Po to są te rytuały u mnie i to jest pewien etap pielęgnowania tego, co zostało wysiane. Idziemy dalej? Czyli sabotaż wewnętrzny to są wszystkie takie negatywne emocje, negatywne wibracje, które pojawiają się może w Twoim sercu i które sabotują Twoją idealną wizję życia. Przez to, że one się pojawiają, to pewna negatywna energia płynie i ona prędzej czy później się zmaterializuje. Czyli dobry ogrodnik to jest taki, który wysieje, który wierzy w to, że to wkrótce wykiełkuje. Który to pielęgnuje, który podlewa, który obserwuje i który to chroni przed swoim własnym sabotażem, ale również sabotażem zewnętrznym. Idziemy dalej. Czyli moim zdaniem sabotaż wewnętrzny jest mniej więcej omówiony. Wiesz, o co tutaj chodzi. Czyli są wszystkie stany depresyjne, stany wątpliwości, stany strachu, obaw, wywoływane przez różne czynniki, które bazują często na przeszłości. A my dzisiaj mamy 222. 222, co nam daje razem? Naturalnie, kochankowie. A co oznacza kochankowie? To jest ślub cesarza i cesarzowej, czyli energii żeńskiej, energii męskiej, powstaje coś z tego nowego. I kto udziela tego ślubu? Eremita, ten purpurowy, szkarłatny, czerwony płaszcz. Czyli my wyciągamy wnioski z przeszłości i podejmujemy mądre decyzje teraz, ale nie pozwalamy na to, żeby nasza przeszłość decydowała o naszym dzisiaj. Czyli mądry eremita to jest taki, który wnosi światło świadomości do podświadomości. Może kiedyś kierowałaś się, jakieś mi tutaj muszka chodzi, kierowałaś się, czy kierowałeś się jakimiś zupełnie innymi metodami. Może kierowałaś się, czy kierowałeś się podświadomymi blokadami, a dzisiaj masz w sobie świadomość. Świadomość i z tą świadomością realizujesz siebie. Tak jak na tej karcie eremita mamy tego psa podziemi, Cerbera. Jedna głowa patrzy wstecz, a dwie patrzą do przodu. Idziemy dalej. Sabotaż wewnętrzny to również sabotaż, który bazuje na pewnych metodach, wykonywaniu pewnych czynności mechanicznie. Co to oznacza?